Witam Was, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy kiepski, zapewne nudny, oby jak najmniej komentarz do czytań biblijnych 26 niedzieli w okresie zwyczajnym roku liturgicznego w Kościele Katolickim. Pierwsze czytanie jest z Księgi Liczb 11:25-29, w którym Jozue zazdrości, że Eldad i Medad, którzy w ramach 72 byli wezwani przez Mojżesza, hierarchę najwyższego, do namiotu spotkania, nie poszli z jakichś tam powodów, a jednak otrzymali tego samego ducha, co pozostali, którzy posłuchali i byli z Mojżeszem. I Mojżesz mówi, że słuchaj, no okej, ale najważniejsze jest, ja bym chciał, żeby tak Duch Święty stąpił na żeby Duch stąpił na cały Izrael. To czytanie ja bym skomentował tak. Ono pokazuje, czym jest Kościół. I pytanie jest takie, czy można powiedzieć, że tam, gdzie nie ma biskupa, tam nie ma Kościoła? Sądzę, że można. No przynajmniej nie ma w pełni Kościoła, prawda? I to w znacznej pełni. Ale czy można powiedzieć, że tam, gdzie jest biskup, jest już Kościół? Czyli tam, gdzie nie ma biskupa, nie ma Kościoła. Ale czy wystarczy, że biskup już jest, aby był Kościół? Moim zdaniem nie do końca. Potrzebny jest jeszcze duch. Nie wystarcza Mojżesz, jest potrzebny jeszcze duch. Mojżesz i duch. Mojżesz jako personifikacja hierarchii i Duch Święty, Duch Proroczy właśnie jako... Czyli ten Logos i ta Rema. A więc sam biskup nie wystarcza, by był już Kościół w swojej pełni. Stąd apostołowie w dziejach apostolskich mówią, my i Duch Święty postanowiliśmy. Postanowiliśmy my i Duch Święty, czyli Kościół. Nie tylko my. I też, Boże broń, Duch. Ale my i Duch Święty, jedno i drugie. Ciało i Duch. Zresztą to ciało Chrystusa dzięki Duchowi się poczęło. Dzięki Duchowi się cudownie w Betlejemie narodziło. Dzięki Duchowi potem działało charyzmatycznie. Dzięki Duchowi zmartwychwstało i dzięki Duchowi było wzięte do nieba. A więc Kościół strukturalny, Kościół ortodoksyjny, Kościół hierarchiczny ma być ożywiany Duchem Świętym. Nie ma być sam, ale właśnie z Duchem Świętym. Przenikniętym Duchem Świętym. Przeniknięty ma być Duchem Świętym. Jozue kochał hierarchię, kochał Mojżesza, kochał subordynację, kochał dyscyplinę kościelną, kochał posłuszeństwo, kochał właśnie pokorę w tym wymiarze. Natomiast Mojżesz, który był już doświadczonym pasterzem, powiedział, tak, to jest ważne, ale słuchaj, ten Duch Święty naprawdę jest tak ważny, że ja bym chciał, żeby nawet cały Izrael, pomimo swoich wad, tego Ducha Świętego otrzymał. Bo to właśnie Duch Święty doprowadzi do subordynacji, a nie do końca subordynacja, jak widzimy, do Ducha Świętego. Bo nawet ci, co nie byli w subordynacji, otrzymali Ducha Świętego. Sądzę, że to prorokowanie, to uniesienie prorockie, ta ekstaza pomogła im potem być bardziej dobrymi, pobożnymi i posłusznymi ludźmi. To właśnie Duch wylewający się czyni nas subordynowanymi, posłusznymi. A więc, charyzmatyku, podaj mi imię i nazwisko twojego biskupa oraz numer telefonu, czy jesteś z nim w kooperacji. Ale i ty, biskupie oraz księże proboszczu, podajcie mi numer waszych proroków w parafii czy w diecezji. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu. Czy jesteście w kooperacji? Bo Dawid, jako hierarcha, miał trzech proroków. Samuel, Gad, Natan. Urim, Purim. Losy prorocze, losowanie prorocze. No i pewnie natchnienia osobiste. Pięć kanałów. A więc, pełny Kościół jest tam, gdzie jest hierarchia i gdzie jest charyzmat. Tam, gdzie jest ciało i duch. Logos i rema. A teraz, gdy chodzi o to rema, o to wylanie ducha. Wiecie, szanowni państwo, że chcę powiedzieć taką bajeczkę o polskim uwielbieniu, ukraińskim i czeskim. Uwielbienie, czyli spotkanie modlitewne, charyzmatyczne. Otóż w Polsce bardzo często zauważyłem uwielbienie typu animacja wielbieniowa, czyli właściwie to akcent pada na grupę wielbieniową, czyli grupę muzyczną. Ona ma swój repertuar. Pomodlili się Ojcze Nasz przed tym, potem dobrali sobie repertuar.
tematycznie jakoś, czy estetycznie. No i realizują go z pieśni, przechodzą na pieśń w sposób płynny, a jeżeli nie, to ktoś tam powie jakiś komentarz przez mikrofon, póki oni szukają kolejnej pieśni. No i tak prześpiewali 10 albo 15 pieśni, to trwało około 1,5 godziny łącznie, no i spotkanie zakończone. To przypomina, tam Duch Święty nie jest właściwie potrzebny, to jest tak jak nabożeństwo majowe. Wszystko jest wyreżyserowane. To jest trochę jak kult pogański, no bo w kulcie pogańskim niekoniecznie był feedback Boga, prowadzenie Boże. Oni sami jakoś wiedzieli, że trzeba przyjść pod ten dąb, tam ofiarować to i to, spalić albo coś tam, albo wylać. No i my zrobiliśmy swoje, a Bóg nam niech błogosławia. Czy ten Bóg do nas mówi, czy my wiemy, co On o nas myśli, to już nie tak istotne. Myśmy zrobili swoje, ofiarę złożyliśmy, koniec. Więc to jest taka maniera troszeczkę, można powiedzieć, pogańska. Z przymrużeniem oka to mówię. Oczywiście nie wszystkie polskie uwielbienia są takie, no ale spotkałem się z czymś takim, szczególnie w Polsce. Teraz uwielbienie w stylu ukraińskim, przynajmniej na naszych szkołach, bo w niektórych innych szkołach ewangelizacji jest właśnie polskie uwielbienie. Ten polski styl. One way, prawda? Od nas ku Bogu. Natomiast w ukraińskim uwielbieniu na Szkole Marii, którą prowadzę, jest styl starotestamentalny, starotestamentowy, czyli Duch Święty spoczął na Mojżeszu. Mojżesz wie, Mojżesz słyszy Boga, Mojżesz gada z Bogiem, Mojżesz robi to, co robi, Mojżesz idzie do przodu, naprzód, a my za nim. My nie chcemy z Bogiem Boga słyszeć, my nie chcemy z Bogiem rozmawiać, my Ducha Świętego nie mamy, ale wystarczy, że nasz lider, który jest przy mikrofonie, on wie. On wie, bo on słyszy Boga. To jest już spotkanie rzeczywiście, no bo mamy Synaj, bo mamy jakiś słup ognia, Mojżesz wie, co robić, a my za nim, a my za nim. On w wodę, my w wodę. On w noc, my w noc. On w pustynię, my w pustynię. On na Synaj, my na Synaj. My pod Synaj. I tak dalej. On w Kanaan, no już nie on, tylko Jozue, my za nim. A więc to jest starotestamentowy sposób. A teraz czeskie uwielbienie. Ta nazwa pochodzi z pewnego doświadczenia. Kiedyś mnie uproszono, wymuszono, żebym poprowadził uwielbienie, a strasznie nie lubię prowadzić uwielbień. No i się zgodziłem, ale powiedziałem towarzystwu, że słuchajcie, no ja, mi starczy weny proroczej, tam jakiejś tam artystycznej, prawda, jakiejś natchnieniowej, na 5-7 minut, znając swoje skąpstwo, prawda, taką suchość poznańską. Dlatego proszę Was, jeżeli ktoś z Was wyczuje wenę, wyczuje jakąś aurę, jakieś natchnienie, jakiś poryw duszy, jakąś falę, no to surfingujecie, krzyczycie, a my za Wami na tą falę. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałem, starczyło mi na 5 minut, potem pałeczkę przejął jakiś Paulin, potem brat Maciej Styburski, potem Kapucyn, mój współbrat, mój brat, potem jakaś Ania, grupa śpiewacza, muzykanci i tam dosyć długo, bo z 20 minut trwała ta fala, a po tej fali zaczęły się fale u wszystkich. Duch Święty nowotestamentalnie spoczął na wszystkich, stąpił na wszelkie ciało. Wasze córki, wasi niewolnicy, wszyscy będą mieli ducha. To się stało na naszych oczach. Ten leży na ziemi, płacze. Ten bije się w piersi. Ten odmawia różaniec. Ta śpiewa jedną piosenkę. Ta śpiewa jeszcze inną piosenkę. Ten instrumentalista gra. Ten Janko muzykant gra to. Drugi gitarzysta gra zupełnie inną pieśń. Ten krzyczy. Tam wyrzucają jakiegoś złego ducha. Tam ktoś kogoś pociesza. Tam coś. Po prostu te 70 do 100 osób, każdy robił coś innego. Ci uwielbiają głośno, ci cicho. A ja postanowiłem nadrabiać brewiarz. Taki jestem, taki ze mnie drań. I odmawiałem wczorajszy i dzisiejszy brewiarz. I gdzieś po godzinie, półtorej godziny podchodzi do mnie ten Paulin. I mówi, no to co, ojcze Piotrze, kończymy? Ja mówię, ja już skończyłem półtorej godziny temu to spotkanie. Ja już nie prowadzę. Nawet nie mogłem powiedzieć, że byłem koordynatorem. Ja byłem ewentualnie inkwizytorem, który sprawdzał, czy nie ma jakichś przegięć tam. Ale nie widziałem przegięć. To było w jakiejś syntonii, w jakiejś harmonii. To nie był bałagan, tak po prostu bałagan. Jakaś anarchia. Nie, to było fajne. Do tego stopnia fajne. Wszyscy byli tak ubogaceni. Tak w niebo wzięci, tak w takim porywie proroczym, że jak skończyliśmy, to rozległy się oklaski. Niewymuszone, wspaniałe, długie oklaski. Również dla mnie, jako tego, który
W pokorze stanął i powiedział: mi wystarczy tylko na 5 minut. A potem albo cisza, cisza też może być. Prostracja i tak dalej. Upaść na twarz. Dobrze, teraz przejdźmy do psalmu 19 w nawiasie 18. Prawo Pańskie doskonałe, krzepi duszę, uczy mądrości, bojaźń Pańska, sądy prawdziwe, słuszne, bojaźń Pańska. Dlaczego prawo jest doskonałe? No bo Bóg doskonale zna antropologię, zna kim jest człowiek i tworzy prawo dobre dla antropologii, antropologiczne prawo. Bóg też zna dobrze Boga, dlatego tworzy prawo, które też uwzględnia dobrą teologię. Jest to dobra antropologia, dobra teologia, czyli jest to doskonałe prawo, które będzie krzepić antropologię ku teologii, czyli będzie powodować rozwój człowieka ku przebóstwieniu, ku bóstwu, czyli człowiek będzie rozkwitać w tym prawie. To prawo po prostu wszystko zna. Uczy mądrości, no bo na przykład uczy autorealizacji, na ile ona ma być wyrzeczeniem, stoicyzmem, buddyzmem, powiedzmy tak, a na ile epikureizmem, hedonizmem Bożym, zadowoleniem Bożym, korzystaniem z darów Bożych. Na ile ma być to mój wysiłek, moja asceza, ascetyzm, pelagianizm, a na ile to ma być właśnie łaska i prawo tutaj będzie mi pomagać. Jeżeli będę się stosować do tego prawa, to ja nie muszę mieć oddzielnego chyba objawienia. W każdym razie to prawo jest gwarantem, że wszystko zakończy się dobrze. Ja nie wiem, czy Bóg, widząc, że ja się stosuję do tego prawa Bożego, w końcu da mi tę mądrość, to objawienie, że słuchaj, tego więcej, tego mniej, trochę zmień proporcje, trochę zmień chronologię, inicjację i konsekwencje, zamień miejscami na przykład. Nie wiem, jak to się dokonuje. W każdym razie albo samo prawo nas wprowadza w te proporcje odpowiednie, w to zbalansowanie, w tę równowagę ekwilibrystyczną, w tę mądrość, na tę wąską ścieżkę, gdzie ani milimetr na lewo, ani milimetr na prawo, albo Bóg, widząc człowieka starającego się unieść to prawo, obdarza go kolejnymi łaskami mądrościowymi. Istotą tego prawa jest bojaźń tutaj w tym psalmie. Bojaźń to nie jest depresja, to nie jest jakiś spazm, jakaś nerwica, jakiś strach. To jest cześć, szacunek do Boga, posłuszeństwo, służba, dogadzanie Bogu. To jest miłość żony, która boi się, że spapra coś, że mąż nie będzie do końca zadowolony, ale ona się nie boi męża, ona się boi, że nie da rady tak rozweselić męża, jakby chciała, tak pocieszyć męża, jakby chciała. To jest wychylenie się ku innemu, to jest pokłon wobec Boga, to jest upaść mu do stóp, to jest ekstazowanie, to jest wychylenie się. To jest pokłon. To nie jest zadzieranie nosa, na odwrót, to jest pokłon. To nie jest zadzieranie nosa i sadowienie się, pozycjonowanie się w sobie, tylko to jest kłanianie się, czyli wychylanie się ku innemu bytowi, ku bytowi Bożemu. Dalej ten psalm mówi tutaj, że zważa na to prawo twój sługa i nagrodę otrzyma. Zważać na prawo, czyli być uważnym, uważać, gdzie, jak stanowi prawo, co mówi prawo, prawo Boże, wola Boża, strzec, przestrzegać, czyli strzec tych granic, nie pozwolić, żeby ktoś, czy żebym ja, czy żeby ktoś naruszał te granice Boże. Prawo ogranicza, bo mówi: to rób, tego nie rób. Ale jest w tym prawie, w logice tego prawa jest to ograniczenie się skończy. Kiedyś otrzymasz nagrodę bez granic. Bezgraniczną nagrodę. A więc drogą do nieograniczoności jest ograniczenie, samo ograniczenie, przyjęcie prawa. Ono jest drogą do nieograniczonej nagrody, do nieograniczoności, do braku granic. I błędy przede mną ukryte, uwolni mnie od błędów przede mną ukrytych. Czyli są takie rzeczy, które tylko Bóg widzi. I ja proszę, żeby On mnie uwolnił. Niekoniecznie pokazał mi te błędy, żeby mnie po prostu uwolnił. Może pokazać i uwolnić, a może bezwiednie, bez mojej wiedzy uwolnić. Czasami wpierw pokazuje. Pokazuje, wysyłając pokusy, wtedy ja w pokusie widzę, gdzie jestem słaby.
albo cierpienie. I ja wtedy widzę, gdzie szwankuję, gdzie nie mam kondycji. Albo prześladowanie, czyli zwiększone cierpienie. No tam już w ogóle widzę, jaki jestem, że jestem nikim. Ale czasami po prostu pozytywnie, bez tych negatywnych wstępów, pozytywnie oświeca, daje światło, że człowiek mówi, aha, poznaje siebie. I dalej już prosi konkretnie, proszę mnie uwolnić, Panie Boże, od tego i tego, wyrzekam się tego i tego. Ale tutaj właściwie jest mowa, uwolnij mnie, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych, czyli nawet nie musisz mi pokazywać, po prostu mnie uwalniaj. Poprzez modlitwę moją, poprzez pokorę moją, zdecyduj się mnie uwolnić swoją łaską, tak że ja nie będę nawet świadomy, z ilu grzechów, z ilu wad ty mnie uwolniłeś. Piękne. I chroń mnie przed pychą, czyli przed samozadowoleniem i samowystarczalnością. Kiedy już będę na wysokich poziomach, żebym wtedy nie poczuł właśnie się pewnie, żebym nie spoczął na laurach, żebym nie zadomowił się w samozadowoleniu i w samowystarczalności, ale żebym dalej trwał w pokłonie, żebym nie zadzierał nosa, tylko żebym się nie rozsiadał na tych wysokich poziomach, ale żebym dalej trwał na stojąco, wychylony ku Tobie w pokłonie. A wtedy uwolnisz mnie od wielkiego występku, niekoniecznie od małego, czyli aż do śmierci nie wiemy, na ile jesteśmy jeszcze grzeszni. Co prawda wielkich występków już nie będzie, bo Bóg uczynił to, co chciał, ale być może jeszcze zostawił całą masę małych występków, aby mi je pokazać w przyszłości, żebym no, wiedział, że do końca jak gdyby byłem słaby i potrzebowałem zbawienia. Jest tutaj też w tym psalmie coś takiego, że no dobrze, zostawmy. Teraz przejdźmy do listu świętego Jakuba Apostoła, 5 rozdział, wersety od 1 do 6. To jest złorzeczenie bogaczom, że Bóg się zemści, Bóg jest Bogiem pomsty. Boże pomsty, ukaż się w blasku. No to się ukaże. I uderzy bogaczów. Dlaczego? Bogaczy, dlaczego? Dlatego, że oni przyswoili to, co nie było ich. To była arenda, winnica była arendowana, a oni postanowili sobie to, przykleili to do siebie. Wszystko jest darem Boga. Nasze zdrowie, nasze koneksje, nasze bogactwo, nasz intelekt, nasza oświata, wykształcenie, wszystko, co mamy oprócz grzechów naszych, to jest dar od Boga. Nasza skóra, nasze życie, wszystko, nasz czas, no po prostu wszystko. I nie jest naszą własnością nigdy. Dlatego nie można dysponować swoim życiem, nie można zakończyć samemu swojego życia, nie można zakończyć samobójstwem czy eutanazją. Ale oni to sobie przyswoili, co ukradli Bogu i uznali za swoją własność. Byli beztroscy i obojętni wobec bliźnich. Beztroska i obojętność wobec innych, ale za to troska i nieobojętność wobec samych siebie. I to jest ten największy grzech. Beztroska i obojętność wobec bliźnich. A sprawiedliwy nie stawiał im oporu. Chodzi o to, że sprawiedliwy to jest taki człowiek, który nie odpowiada złem za zło, uderzeniem na uderzenie. Odpowiada tylko dobrem ewentualnie. Mi się wydaje na trzy sposoby. Pierwszy to jest, wchodzi w dyskusję, czyli siła argumentów, a nie argument siły. Nie pięść, ale słowo. Czyli dyskusja, rozmowa. To nie stawia oporu złem, ale próbuje stawić opór dobrem. Nie przemocą, ale argumentem. Drugi sposób odpowiadania dobrem na zło ze strony sprawiedliwego jest ucieczka. Ukrycie się. Ucieczka. I trzecim jest poddać. A więc to są trzy sposoby reagowania na zło, aby nie stawiać oporu złu poprzez zło. Oczywiście ten sposób można zastosować tylko wtedy, kiedy zło dotyka nas osobiście. Natomiast jeżeli dotyka społeczności, wspólnoty jakiejś, czy narodu, czy ludzkości w ogóle, no to jest inna zasada. Boga się bój, bolszewika bij. I wreszcie Ewangelia Marka, rozdział 9, wersety od 38 do 43, werset 45 i wersety od 47 do 48.
Żeby już skrócić, to powiem tak, że moim zdaniem tutaj jest wspólny mianownik i tym mianownikiem jest szerzenie, poszerzanie Królestwa Bożego. A w liczniku są różne sytuacje. Pierwsza sytuacja, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto wygania, nie, kto czyni cuda w Twoje imię, ale nie chodzi z nami, nie jest w subordynacji, nie jest podporządkowany hierarchii kościelnej, no i zabranialiśmy mu. A Jezus mówi, słuchajcie, on źle o mnie nie mówi, cuda czyni, ludzie zaczynają wierzyć we mnie. No nie jest doskonały, ale co zrobić? Szerzy królestwo. Może nie najlepiej, ale szerzy. Zostawcie to. Niech się królestwo szerzy. W mianowniku jest szerzyć królestwo. I on to robi. Drugi sposób to jest sam nie szerzysz królestwa, no bo nie możesz, nie masz czasu, nie masz śmiałości, nie masz talentu, nie wiesz jak. No to podaj przynajmniej kubek wody. No to podaj pieniądze, podaj modlitwę, podaj swoje cierpienie. Bądź taksówkarzem dla takiego, który to robi. Daj mu swój dom. No. No i to jest, też szerzysz królestwo, choć go nie szerzysz osobiście. I trzeci sposób, no nie szerzysz, to albo szerzysz, ale pamiętaj, żeby przynajmniej, gdy nie szerzysz, to przynajmniej, a gdy szerzysz, to pamiętaj również, aby nie zwężać tego, nie zawężać tego królestwa, nie rozszerzać królestwa, nie szerzyć królestwa ciemności, królestwa szatana. Czyli jeżeli twoje oko albo ręka prowadzi cię do zła, to nie czyń tego zła, nie gorsz bliźnich, bo wtedy będziesz szerzyć inne królestwo, nie Boże, tylko sobie wyłup oko i odrąb sobie rękę. No, lepiej, żebyś ty się zwęził, aniżeli miałoby się zwęzić Królestwo Boże. Lepiej tobie być zwężonym, zredukowanym, zinwalidyzowanym, ale żeby królestwo się nie zwęziło. To ty się lepiej zwęź, twoje życie niech będzie niepełne, jak gdyby, niezrealizowane, jak gdyby, ułomne, jak gdyby, inwalidzkie, jak gdyby, no, ale żebyś nie był przeszkodą dla Królestwa Bożego, żebyś nie zwężał Królestwa Bożego. No i to chyba, kochani, na tyle. Dziękuję wam. Z Bogiem.